Halo, dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wiktor Salamon i jestem founderem w małej aplikacji z dużymi możliwościami jaką jest notipad.com. Aplikacja służy do wszelkiego rodzaju pop-upów, ofert ograniczonych czasowo. Mamy też widget kontaktowy, social proof i wiele, wiele więcej. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami o tym, czy wyskakujące pop-upy realnie mają jakiś wpływ na decyzję o zakupie, uważam, że pop-upy często są pomijane i niedoceniane, i ich potencjał jest źle wykorzystywany. Jeżeli używamy tych powiadomień w odpowiedni sposób, tych pop-upów. Możemy naprawdę zwiększać konwersję. Także chciałbym tu dzisiaj zatrzeć, że, że one nie mają sensu, że tylko przeszkadzają, że, że tylko gdzieś tam irytują i, i każdy je natychmiastowo zamyka. A, więc o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Um, pierwszym tematem, jaki chciałbym poruszyć, to jest, co zrobić, żeby nie wypuścić odwiedzającego w pierwszych 30 sekundach, kiedy wejdzie do naszego sklepu. A, mam na to kilka sposobów, które Wam zaprezentuję. Dalej będzie, jak z pomocą pop-upów zbudować automatyczną ścieżkę zakupu, która daje efekty. Na koniec po części wspomnę o, 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 o cookies, o, o pasku, który wykorzystywany jest we wszystkich e-commerce'ach, na wszystkich stronach, który dzisiaj jest niezbędny, a najczęściej a, tworzony jest w zły sposób i, i nie jest dopasowany do, do aktualnych e, wymogów prawnych także to będą te tematy. Możemy zaczynać. Co zrobić, żeby odwiedzający nie opuścił twojego sklepu w ciągu pierwszych 30 sekund? Tutaj mam kilka propozycji. Oczywiście nie zalecam wykorzystywania wszystkich tych widżetów, tak żeby nie zrobić choinki ze sklepu, żeby tego wszystkiego nie zepsuć właśnie po to, żeby nie, nie zawalić tego sklepu tymi popapami, żeby nie były Właśnie drażniące, żeby nie były irytujące, a żeby przynosiły ten, ten, ten efekt zwiększania konwersji. Dobra, pierwszym przykładem jest wiadomość powitalna. To jest pierwszy, pierwszy pop-up, który możemy wyświetlić zaraz po, po wejściu odwiedzającego na stronę. Staramy się i tak sugeruję naszym klientom, żeby taki pop-up. Wywoływał się dopiero gdzieś po 8 sekundach. Jest to taka podobno magiczna liczba, kiedy ten pop-up może się e, pojawić. Tutaj e, sugerujemy, nie rzucanie jeszcze kodami na prawo i lewo. Możemy zaoferować coś w postaci lid magnetu, konkursu, e, dołączenia do mailingu, gdzie oferujemy też produkty wyprzedażowe, informujemy na bieżąco e, o tym, co u nas się dzieje. E, i, i, I jakie te produkty aktualnie mamy w promocji, i, i które mogą się, a może być ta potencjalna osoba zainteresowana. Możemy też wrzucić jakiś e-book, czy jakikolwiek inny, inny produkt wirtualny. To, to tak, to jest to pierwsza propozycja. Dalej mamy pop-up, scroll down. To jest ciekawa opcja. Najczęściej sugeruje klientom, żeby wykorzystywali to na urządzeniach mobilnych. Wygląda to tak, że jeśli odwiedzający dotrze do na przykład 80% przeglądanej strony, możemy zaproponować mu na przykład przejście do najczęściej kupowanych produktów z danej kategorii. Taka sytuacja wygląda tak, że ktoś otwiera kartę produktu, wszedł na przykład z Google'a. Otwiera kartę produktu, którym jest potencjalnie zainteresowany. Raczej robi takie pierwsze ruchy: tytuł, opis, przegląda jakieś zdjęcia. Jeżeli go to na tyle nie zainteresowało, na tyle, ile powinno, no to z reguły wychodzi, cofa się i szuka jakichś innych produktów. Na przykładzie legowisk dla psa. Jeżeli szukał, wszedł, to nie było to legowisko, które mogło go interesować, no to wtedy wychodzi. I szuka innych alternatyw w innych sklepach, uh, i tam próbuje coś innego złapać. My, jeżeli wyświetlimy pop-up uh, na samym dole strony, tam gdzie dotarł, już może to być 80%, może być 90%, wszystko zależy od specyfiku, od ustawienia tej karty produktowej, jak to dokładnie wygląda, uh, takim pop-upem możemy skłonić odwiedzającego do tego, że jeżeli nie był to jego produkt, nie po to przyszedł, to się nie udało, nie chciał tego tak, to nie jest to, e, czego oczekiwał, Wyświetla, wyświetlamy mu pop-up, w którym jasno sugerujemy, że zostań z nami, tak, pokażemy Ci jeszcze nasze e, świetne oferty. E, ważne, żeby tu, ten tytuł tutaj był e, jasny, e, wyłuszczony na tyle, żeby, żeby ktoś się nie musiał w nic wczytywać, Fajnie jest też zawrzeć jakiś, jakiś krótki opis e, tego, co tam jeszcze znajdzie, że oferty są najlepsze, ekskluzywne i na pewno tam coś znajdzie. I kierujemy go poprzez jakiś baton e, do właśnie kategorii produktów. Fajnie jest, kiedy one są posortowane właśnie od jakichś naszych topów, od jakichś naszych najlepszych produktów. E, tak, żeby może jest tam coś, co, co potencjalnie go zainteresuje. E, Fajne jest to, że jest taka opcja, żeby nie wypuszczać tego usera, tak? Możemy skierować go do kategorii produktów, i, i on z nami gdzieś tam zostaje, tak? To niekoniecznie uh, musi wyjść. Nie, jest opcja na to, że gdzieś tam jeszcze go zatrzymamy, skierujemy go w produkty, które go interesują. Bo teraz tak, możemy ustawić taki pop-up w taki sposób, uh, że kiedy on wchodzi i szukał legowisk dla psa, skierujemy go w kategorię legowisk dla psa najczęściej, bo to go interesowało. Możemy też skierować go w ogóle w nasze najczęściej sprzedawane produkty. Jeżeli ktoś ma, nie wiem, psa, jakiegoś, jakieś inne zwierzę, możemy skierować go we wszystkie nasze jakieś bestsellery, topowe produkty, dlatego że. Jakiś miłośnik zwierząt, nie wiem, potrzebuje kupić, wymienić, nie wiem, smycz, szuka karmy, szuka, nie wiem, właśnie tych legowisk, tak? Więc wyświetlamy mu nasze, nasze topy, nasze najlepsze, najlepsze produkty i, no i skłaniamy go gdzieś, żeby tam z nami pozostał, jeszcze bardziej się zagłębił w tą ofertę. No i może to jest właśnie czas, żeby go tam, żeby gdzieś go przekonać do, do zakupu. Idąc dalej, jest funkcja on-exit pop-up. To jest już często wykorzystywane w wielu sklepach, no i tutaj możliwości jest wiele. Ja sugeruję naszym klientom, żeby przekonać odwiedzającego do tego, żeby pozostał i dokonał zakupu. Na przykład tym, że produkty może przymierzyć w domu i zwrócić za darmo, że ma darmową dostawę, tak? czyli same korzyści, że tak naprawdę ta transakcja nie jest zobowiązująca. Jeżeli u nas kupi, spokojnie może zwrócić towar i nie wiąże się to z żadnymi jakimiś tam konsekwencjami. Fajnie to działa na, gdzieś tam na, na, na to, żeby tych koszyków nie porzucać. Bynajmniej na tym etapie uh, też można to fajnie wykorzystać. Te 30, te pierwsze 30 sekund uh, też można użyć tutaj uh, pop-upu uh, on exit uh, po to, żeby żeby właśnie uh, żeby sprób spróbować, żeby ten Odwiedzający z nami pozostał i spróbować go przekierować na, na to, żeby dokonał tego zakupu finalnie. On-Exit Pop-up najczęściej zalecamy klientom stosowania na, na urządzeniach typu komputery. A jeżeli cofnę się, jeżeli chodzi o ten pop-up, scroll down, to tutaj sugerujemy, żeby to żeby to były urządzenia mobilne, fajnie się to wtedy wyświetla, bo to jest zależne właśnie od tego, jak szybko przesunie palcem. Dlaczego pop-upy? Dlatego, że nie jest to taka integralna część strony, gdzie nas tam tekst zalewa, tekst, 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 tak? Gdzieś tam zjeżdżamy na dół, a pop-up wyskakuje, zajmuje całą na przykład tą przestrzeń w jakiś tam sposób naszego urządzenia. Wtedy zwraca bardzo na siebie uwagę. No i my, jeżeli, kwestia dopasowania komunikatu, bo wszystko zależy od branży oferowanych produktów, od ilości produktów na sklepie, i tak dalej, Dlatego my doskonale już będziemy wiedzieć, w jaki go e, sposób zatrzymać i gdzie go skierować, w jakie miejsce, żeby, e, no żeby to konsekwencją było no właśnie zostanie, pozostanie, przejrzenie innych produktów i, i gdzieś tam ewentualny zakup. E, Dokładnie tak. Dobra. Mieliśmy już ten on-exit pop-up, który sugerujemy na, na urządzenia typu komputery. Dalej mam jeszcze out of stock. Ta sytuacja zdarza się często. Ja dokładnie nie wiem, czy, czy, czy wszystkie sklepy wypadają, na przykład produkty, których nie ma w, w, w danym momencie w sklepie, ale na pewno zdarza się sytuacja, że kierujemy do sklepu. Nie wiem, z social mediów, z bloga, tak, wtedy, wtedy kierujemy pod jakiś konkretny link tego produktu. Mam klientów, którzy już nie wyobrażają sobie sprzedaży w ogóle bez tej opcji, bo bardzo im to pomaga. Jeżeli ktoś jest taka sytuacja, ktoś wchodzi na dany produkt, przegląda, widzi tytuł, zdjęcie, tak, załóżmy, że ten produkt mu się podoba, spełnia jego oczekiwania, no i gdzieś tam. Wyczyta dopiero gdzieś tam po chwili, że ten produkt jest niedostępny. No i to też gdzieś tam robi się niezbyt taka przyjemna sytuacja. Dlatego fajnie jest spróbować skierować go naszych produktów pochodnych do produktów, które, które gdzieś mogą też spełnić jego oczekiwania właśnie produkty z danej kategorii nasi klienci też oferują na przykład zostawienie maila po to, żeby, żeby poinformować potencjalnego klienta o tym, kiedy ten produkt wróci na stan no i to jeszcze no przede wszystkim ten pop-up właśnie jest tym, co, co rozwiązuje tą sytuację, ktoś dostaje pop-up jasno widzi, że tego produktu nie ma ale mamy super inne produkty i no i możemy znowu nie zostawiamy tego klienta, żeby sobie poszedł, tylko staramy się go e, gdzieś tam pchnąć dalej w głąb sklepu, tak żeby znalazł coś tam dla siebie. Jeżeli to jest kategoria smartfony, są to iPhony, skierować go do e, kategorii z iPhone'ami. Może znajdzie tam coś, co, nie wiem, będą się różnić, nie wiem, kolorem, będą się różnić e, ilością e, gigabajtów tam dostępnych w telefonie, tak, jakieś tam opcje, i tam może też znajdzie e, coś e, dla siebie. Um, ok, przejdźmy dalej. Tutaj mam małe podsumowanie, e, co zrobić, żeby odwiedzający nie opuścił rzeczywiście tego sklepu. E, warto przywitać odwiedzającego, dać mu powód do pozostawienia maila. To jest mikrokonwersja, tak? Ktoś nawet rzadko się zdarzy, że ktoś u nas dokonuje tego zakupu za pierwszym razem. Dlatego warto spróbować się z nim zakumplować, dać mu taką wartość, jakiej nie dają wszyscy. Teraz, jeżeli ktoś wykorzystuje ten pop-up najczęściej w sklepach, to to wszystkie one są bardzo standardowe, nie są, nie są skrojone ani pod branżę, tak po prostu zostaw nam e, swój, no, swój e-mail swój e i, i my będziemy, cię, będziemy oferować e, nasze świetne. Produkty, tak? Spróbujmy pójść o krok dalej, stworzyć coś, jakby skonstruować to powiadomienie, tak, i dać coś takiego, co będzie bardziej atrakcyjne niż to, co gdzieś tam standardowo wszystkie inne sklepy, sklepy umieszczają w tym miejscu. Co dalej? Takiego usera za pomocą różnych, właśnie czy, czy, czy ten scroll down, czy on exit pop-up, możemy zaktywizować tego odwiedzającego właśnie do dalszych działań. Tak jak mówiłem, możemy go skierować do kategorii produktów, tak, która, która może gdzieś tam dać mu to, czego on oczekuje, czego szukał, to może być produkt po prostu podobny mogą to być, tak jak mówiłem, nasze bestsellery, dalej. Nie pozwól klientowi wyjść, potencjalnemu klientowi opuścić sklepu bez zakupów. No i tutaj mamy: klient wyraża zamiar wyjścia. On exit pop-up działa tak, że jeżeli odwiedzający najedzie myszką na pasek, na pasek przeglądarki w stronę, gdzie może wyłączyć tę kartę, dostaje pop-up. Jasny komunikat, warto dokonać u nas zakupu. Nie wiąże się to. Z żadnymi konsekwencjami, tak. Spokojnie możesz za darmo, za darmo dostarczymy ci ten towar, a za darmo możesz go do nas zwrócić i przy, możesz przymierzyć na spokojnie w domu. Jest to jeden z przykładów, bo oczywiście każda, każda branża typu oferowanych produktów się różnią, ale jak najbardziej można a, dopasować to do, a, do tego, co oferujemy. I ostatnia rzecz, tak jak mówiłem, jeśli dany produkt się wyprzedał. Jak najbardziej możemy skierować. Nie zostawiamy go, tylko kierujemy go do kategorii a, produktów takiej, jaki był ten produkt, którego szukał. Ok, mam nadzieję, że nie za szybko nawijam. Jeżeli jest jakieś pytanie, to dopiszcie. Albo jeżeli jest za szybko, to też mi napiszcie, jeżeli coś jest niezrozumiałe. Jedziemy dalej. Jak z pomocą pop-upów zbudować automatyczną ścieżkę. Zakupu, która daje efekty. No i tutaj ja przedstawiam sporo opcji. Nie zalecam wykorzystywanie wszystkich, no bo właśnie wtedy zrobimy sobie tą przysłowiową choinkę ze sklepu. No i te popapy mogą stać się właśnie uciążliwe i gdzieś tam takie, które, których odwiedzający nie chce widzieć, tak. Znowu tutaj jest analogiczna sytuacja. Wszystko zależy od tego, jak te pop-upy zostaną zrobione, gdzie będą kierować i, i w, jakim celu, w jakim celu je tam umieszczamy, żeby one miały właśnie jakiś, jakiś cel, który sobie zakładamy, żeby, żeby zaktywizować tego odwiedzającego. Jeżeli nie w klienta, to chociaż na pozostawienie maila, czy, czy, czy wybór innych dostępnych w naszym sklepie produktów. Pierwszym przykładem jest przywitaj odwiedzającego. Ja już mówiłem o tym wcześniej, i tutaj dobrze skonstruowana wiadomość powitalna może być pierwszym krokiem do przełamania lodów lub zdobycia klienta na całe życie. No i tutaj też wszystko zależy od nas: komunikat musi być, musi być nasz musi być gdzieś tam taki, żeby, żeby odwiedzający poczuł się, że gdzieś tam nie wiem, że możemy o niego zadbać, że możemy gdzieś tam się zakumplować i pozostać gdzieś w, w dalszych relacjach. Właśnie na przykład za pomocą konkursu e, wygraj nasz bestsellerowy produkt perfumy, możemy go tutaj, może zostawić maila. Jeżeli ma też świadomość, że bierze udział w jakimś konkursie, no to nie będzie sprawdzał tego maila, tak? Jeżeli to, to już wszystko jest kwestią ustawienia tych reguł, nie możemy też oferować e, zbyt dużo, nie możemy oferować produktu, po który przyszedł, tak, bo będzie czekał na rozwiązanie tego konkursu. Dobrze sprawdzają się też konkursy, które są rozwiązywane na przykład danego dnia. One też fajnie działają. Idąc dalej, wiadomości powitalnej możemy zaoferować i tutaj znowu wiadomość powitalną dopasuje, dopasowujemy do kategorii produktów. Jeżeli ktoś przyszedł, do nas, nie wiem, po ekspres do kawy, czy, czy jakieś akcesoria do, do, do tworzenia tej kawy w domu, do parzenia, dajmy mu poradnik, jak robić super kawę w domu. Tak? Gdzieś tam może się to, może się to sprawdzić. Klient zostawia maila, otrzymuje poradnik, to może być coś krótkiego, nie musi to być jakiś, jakiś, jakiś trudny, wymyślany content na, na kilkadziesiąt stron, może to być coś prostego, no ale jest to jakiś, jakiś gift, jest to jakiś lead magnet, gdzie, gdzie warto tego maila pozostawić. Oczywiście e, okno wyświetlamy tylko dopasowując je, nie wyświetlamy tego wszędzie, gdzieś, e, gdzie popadnie, bez jakiegoś sensu, wyświetlamy to tam, w tych kategoriach, w których, które są pochodne i, i związane z tym produktem, po, po który przyszedł do nas e, ten e, potencjalny klient. Dalej mamy bezpośredni kod rabatowy, który po prostu ktoś wchodzi, wyświetla się kod, możemy go skopiować, jeżeli klikniemy kod, kod jest kopiowalny, kupujemy, na końcu wprowadzamy kod i jakby mamy jasną sytuację, dostaje rabat, więc coś kupiłem, mam ten rabat, możemy ustawić. Wiadomość powitalną oczywiście ustalamy tak, żeby ona była jednorazowa, Najlepiej, żeby ona nie wyświetlała się gdzieś tam cały czas. Możemy ustalić to tak, że wiadomość powitalna może wyświetlać się raz na jedną wizytę w naszym sklepie, po to, żeby nie męczyć tego odwiedzającego. Tak, Wyświetlamy to tylko raz, przy kolejnej wizycie próbujemy jeszcze raz. Jeżeli zostawi maila, oczywiście to okno, ten pop-up przestaje się wyświetlać. No i tutaj mamy jakąś kolejną propozycję. Jesteś naszym pierwszym. Pier, jesteś pierwszy raz u nas, odwysziała zestaw maila. E, idziemy dalej. Wykorzystaj social proof. I tutaj e, to jest dosyć kontro, kontrowersyjny temat, jeżeli chodzi o te typy powiadomień, ostatnia kto u nas kupił kiedy, godzinę temu, że tam niby dużo, że to jest naciągane. E, jeżeli, jeżeli robimy to gdzieś tam w zgodzie z tym, rzeczywiście, jak to, jak to u nas wygląda w sklepie, no, to jak najbardziej może to działać, niby nie działa, ale nasi klienci też udowadniają mi, że, że, są za, że są zadowoleni, że ta konwersja zwiększa się. Mamy ten efekt fomo: dużo ludzi kupuje, klienci kupują, dużo się dzieje w sklepie, sklep żyje, kupują i są zadowoleni. Tutaj mamy przykład opinii, mamy też oczywiście opcję ofert ograniczonych czasowo. Uh, możemy to też wyświetlać w formie belki, to nie wszystko muszą być popapy. Tak naprawdę każde z tych informacji możemy też wyświetlać w formie belki u góry na dole, tak? Uh, przyczepionej na stałe, i tak dalej, i tak dalej. Lećmy dalej, bo mamy już w sumie mało czasu. Kolejne pop-upy mogą dotyczyć zaoferowania pomocy. Jeśli odwiedza, odwiedzający się na przykład gubi, tak? Uh, nie wie co dalej, uh, możemy pop-up, uh, z pomocą wyświetlić właśnie w odpowiednim miejscu i czasie. Na przykład po czasie spędzonym na, na stronie, na karcie produktu, możemy zaoferować pomoc w doborze rozmiaru. Możemy też wyświetlić pop-up, na przykład po jakimś czasie, jeżeli nie wiesz, co zrobić, masz jakieś dodatkowe pytania, zadzwoń do nas. Ze wszystkim ci pomożemy i pomożemy dobrać dla ciebie odpowiedni produkt. Tutaj jest przykład. Znajdź mój rozmiar, czyli możemy. A też pomóc w doborze rozmiaru. Wyróżniaj akcje promocyjne. A tutaj oczywiście Black Friday, Boże Narodzenie, Nowy Rok to najlepszy okres, jak wiadomo. Jeżeli ktoś do nas trafia, skierujmy go. Jeżeli to są produkty stricte świąteczne, skierujmy go w te kategorie, które dotyczą tylko tych produktów, te, które uważamy za świąteczne. Mamy takie kategorie, w których to wrzucamy. On po to przyszedł, załóżmy, w tym okresie. Tak jest najczęściej, więc tam go skierujmy, żeby nie błądził, żeby nie musiał szukać, żeby nie musiał wymyślać kategorii. Dajmy mu tam fajne propozycje dopasowane gdzieś tam, żeby miał do wyboru, co. I dla kogo, dla kogo stricte, szuka danego prezentu. Oczywiście, analogicznie, tutaj mamy Black Friday, Black Friday czy, czy, czy coś w zamian w przypadku właśnie uh, tych uh, kampanii uh, świątecznych. Uh, co dalej? Zapobiegaj porzucaniu koszyków. Uh, to ostatni moment, aby zmienić odwiedzającego w klienta. Nie polecamy rozpraszania odwiedzającego innymi pop-upami niż on, exit pop-up. No i tutaj znowu, uh, że kwalifikujesz się do, E, dwudniowej dostawy, że zwrot jest darmowy tak? E, poz, pozostaw maila e, no i działaj w koszyku dalej tak? E, następny konkret on exit pop up i tutaj mamy kod, który upoważnia do tego, żeby nie wyjść, żeby dostać ten rabat i dokończyć zakup, dalej to mamy o, i tam, że twoje produkty przykładowo, twoje produkty nie, nie są zarezerwowane dla ciebie Ktoś inny może przyjść je kupić. Dlatego kontynuuj zakup, a my ci damy jeszcze kod rabatowy na dostawę. E, Okej, okay, ostatni taki e, ostatni taki. W, w zasadzie fajny widget, który, który działa, nasi klienci też z tego korzystają. Możesz zebrać feedback e, na gorąco, po, do, po dokonanym zakupie na stronie Thank you page. E, Ktoś już dokonał tego zakupu, na gorąco zbierasz opinię, czy ta transakcja przebiegła pomyślnie. Można to ustawić w formie liczbowej, mogą to być emotikony, może to być e, m, możliwość dodania tekstu, opisu. E, no Różne opcje e, są dostępne, m, tak żeby na gorąco dowiedzieć się, jak ta transakcja e, przebiegła. To wszystko trafia do naszego systemu, możemy sobie to listować. E, Możemy też na tej podstawie potem coś zmieniać, tak? To jest na gorąco pierwsze, co otrzymujemy, otrzymuje klient na Thank you page. Także klienci chętnie z tego korzystają i chcą się podzielić tym, czy ten proces zakupowy, czy był dla nich zrozumiały, czy, czy, tam, czy, ten, czy, czy cała ta ścieżka była prosta i, i czytelna i czy ten zakup dokonało się, dokonał się w łatwy, w łatwy sposób. Czegoś mi tutaj brakło. Brakuje mi jakiegoś przykładu. Chodzi mi o to, że możemy jeszcze na tym Thank you page, jeżeli nie, nie zbieramy feedbacku, możemy oczywiście wyświetlić pop-up, w którym oferujemy kod rabatowy, na przykład na 10 dni na następny zakup, który twój klient może przekazać, nie wiem, komuś z rodziny, komuś znajomemu itd. To by było tyle. W zasadzie mam nadzieję, że Was trochę przekonuje na temat tych e, wyskakujących e, okienek pop-upów. Nie zalecam wykorzystywania wszystkiego, nie polecam. E, jestem za tym, żeby stworzyć nawet jeden pop-up, czasem może zrobić e, naprawdę wiele, może zwiększyć tą konwersję, jeżeli jest dobrze umiejscowiony, jeżeli zawiera odpowiedni komunikat, dopasowany do branży. Czasem jeden, jeden pop-up może zebrać wam bardzo dużo maili. E, które potem można wykorzystywać do dalszej e, sprzedaży. Mamy gdzieś tego usera i możemy, e, możemy dalej aktywizować go do, e, do sprzedaży, na przykład pozostawiając tą mikrokonwersję. Tak jak wymieniałem, opcji jest e, bardzo dużo, e, i, i, no i jest z czego, z czego wybierać i dopasowywać. Pamiętajmy, żeby nie robić tej choinki ze sklepu, e, po kolei sobie coś tam. E, Wybierać z tego, testować. Na przykład w Notipaku mamy możliwość testów AB. Tam testujemy, które powiadomienia, które pop-upy właśnie doprowadzały na przykład do tej konwersji, a które nie, wtedy wybieramy. Możemy coś poprawiać, możemy optymalizować tą kampanię, tak żeby znaleźć właśnie ten środek, to, to, to idealne, coś, co, coś, co będzie, będzie rzeczywiście sprzedawało, prowadziło do konwersji w odpowiedni sposób i tak dalej. I teraz tak, co mamy dalej? Miałem jeszcze wspomnieć o cookies, zostało mi 3 minuty, więc postaram się szybko. Jest to koniec ery cookies. Czy twój sklep jest na to gotowy? Według obowiązującego prawa większość widgetów cookies w Polsce jest zrobiona źle. I nawet chodzi tutaj o giganty. Ostatnio szukałem słuchawek, wszedłem na kilka takich gigantów, dużych firm, które, które są na polskim rynku, które sprzedają elektronikę i złapałem się za głowę. Bo one nawet bez pytania po prostu zbierają te wszystkie dane, te wszystkie kukisy, żeby potem to gdzieś tam wykorzystują. Tak w reklamach jest to niezgodne z prawem, już, już aktualnie takie są interpretacje, pojawiają się też już wyroki w tych sprawach. Także na pewno czekają nas zmiany, czy jesteś małym e commerce średnim czy dużym. No na pewno ten pasek musi być zmieniony. W jaki sposób? Musi pojawić się szczegółowa y, zgoda. Szczegółowa zgoda musi umożliwiać, y, jakby dopasowywać preferencje, tak? Jeżeli nie życzymy sobie, mamy ciastka, które są niezbędne do funkcjonowania strony, mamy tu jakieś kody, tak, że bez nich strona się nie odpali. Mamy preferencje, tutaj możemy je też ustawiać, statystyczne, marketingowe, nasz odwiedzający musi mieć możliwość lawirowania. Może wyłączyć, że nie chce, na przykład statystycznych czy marketingowych. Y, i jakby musi mieć tą opcję, która będzie pozwalała mu wybierać spośród tych ciastek, czyli ustawiać właśnie te preferencje. Co ważne, Pop-Up musi zawierać przyciski odmów, ustawienia i zgoda na wszystkie. Nie możemy sugerować tylko zgody na wszystkie albo preferencji. Musimy mieć jasno, jasny przycisk odmowy, musimy mieć jasny przycisk akceptacji na wszystkie i możliwość wyświetlenia preferencji. Aby odwiedzający mógł sobie tam to wszystko dopasować. Zgody muszą być dobrowolne, nie mogą być ponaglane, nie możemy do, jakimś pisać, że do, kogoś do czegoś przymuszamy. Odwiedzający muszą mieć możliwość łatwego wycofania zgody, i tutaj umieszczamy, na przykład w futerze na dole strony możliwość powrotu do tego okna z tym paskiem tak żeby odwiedzający mógł jeszcze bardziej gdzieś tam sobie te ustawienia zmieniać w zależności od tego, czy może mu się odwidziało na przykład. Zgoda musi być odnawiana co najmniej raz w roku, jednak niektóre zmiany dotyczące ochrony danych zalecają częstsze odnawianie na 6 miesięcy, czyli znowu musimy wywołać ten pop-up po tym czasie. Ok, czas mi się kończy, więc na dziś to wszystko. Jutro będę rozwiewał temat tych cookiesów. Dużo na ten temat czytałem i, i i są to trudne, trudne tematy. E, prawnicy śmieją się, że przepisy na temat RODO-Cookies zmieniają się w chwilę o 180 stopni. Śmieją się, że zmieniają się nawet nieraz o 360 stopni. Także i tym bardziej jest to śmieszne. E, czytałem dużo opracowań, słuchałem prawników, także coś tam się dowiedziałem. E, no jutro będę opowiadał o tym, e, jak dokładnie zrobić to dobrze, jak wykorzystać ten consent mode. Opowiem też o narzędziu, które wprowadzamy. Jest to NotiKuki, które będzie załatwiało jakby cały ten, ten proces wdrożenia i pomagało w tym, w, tym, w tym wdrożeniu. Opowiem też, dlaczego Google, sam Google został ukarany na 150 milionów euro. No i co za tym idzie, tak? Też wymaga jakichś tam zmian, G4, jeszcze jakieś nowe rzeczy. Także jutro sobie o tym pogadamy, będziemy mieć na to więcej czasu. Także ja dziękuję za dziś. No i, i, i widzimy się, słyszymy się, się jutro. Jutro zaczynamy o godzinie 10, także musicie być z nami również jutro. To ja dziękuję i do zobaczenia.